Siemaneczko, jesteście na kanale Arturka i dzisiaj razem z wami obejrzymy pierwszy sezon 6 odcinka Kanapowczyń. Ale żeby na moim kanale wyszło jeszcze dwa ostatnie odcinki Kanapowczyń pierwszego sezonu, to musicie zrobić tak, żeby pod tym odcinkiem było 150 łapek w górę. I wtedy ja będę wiedział, że was to ciekawi, interesuje i będę mógł nagrywać dla was kolejne dwa odcinki Kanapowczyń. A teraz zaczynamy. Karol. Ina, która startowała z największą wagą, straciła już ponad 20 kg, jednak mierzy się z zaburzeniami odżywiania, omija posiłki i wymiotuje. Trener wie, że jeśli teraz nie wyprostują jej relacji z jedzeniem, 23-latka nie schudnie. Uśmiechnij się, Karolina, uśmiechnij się. Cześć. Cześć, jak się masz? Dobrze, wszystko okej. Dobrze. Słuchaj, Karolina, chciałbym ci się zaproponować spotkanie z psychodietetykiem. Ja potrzebuję feedbacku, żeby ten proces odchudzania jeszcze u ciebie usprawnić, tak? Żebyś ty się czuła fizycznie i mentalnie przede wszystkim perfekt. Spróbować zawsze warto. Warto. Przy okazji może ja się czegoś więcej o sobie dowiem. Odchudzanie to nie bułka z masłem. Przeciętny człowiek jest w czasie swojego życia na diecie aż 126 razy. Człowiek jest przez całe życie 126 razy na diecie? Co? A w sumie może tak być, no nie, kurde, nie wiem, powiem wam szczerze. Mi się wydaje, że chyba jednak nie jest 126 razy. No bo ja w swoim życiu to byłem chyba 2-3 razy na diecie. Bo tylko dlatego, że chodziłem na siłownię. A w sumie napiszcie mi w komentarzach, ile razy w życiu mieliście dietę. Większość z nich nie przynosi zamierzonych rezultatów. Dlaczego tak się dzieje? Psychodietetyka rzuca światło na połączenie tego, co myślimy i czujemy, z tym, co kładziemy na talerz. Znacie się, Asia, Karolina, Asia. Cześć, Asia. Cześć. Zapraszam was. Jakie generalnie emocje towarzyszą ci, jeżeli chodzi o perspektywę bycia na diecie? Na pewno, jakie ja perspektywy widzę, na pewno chyba bym miał depresję, ponieważ bym musiał odmówić sobie mięsa, a ja bardzo kocham mięso, więc no to takie już by mi się nie chciało nic. O rany, idą te takie myśli, a znowu się to samo, trzeba znowu to zjeść, takie wiesz, negatywne, nie? Jak? Bo ja też nie rozumiem, czemu w tym programie każda dziewczyna ma taką samą dietę. Ja tego nie rozumiem do teraz. Już obejrzałem tyle odcinków i nie mogę tego zrozumieć. Każda dziewczyna jest inna, więc dla każdej dziewczyny trzeba osobno zrobić dietę. W twoim dzieciństwie i poprzednich latach wyglądały wasze nawyki żywieniowe, jeżeli chodzi o dom rodzinny na przykład? Jadłam sobie obiad w szkole, szłam do babci, u babci sobie zjadłam jej taki domowy obiad. Przyjeżdżam do domu, a w domu był obiad, więc to było nawet 3 obiady w ciągu dnia. Czyli chcecie mi powiedzieć to, że ona w ciągu jednego dnia zje tyle samo obiadu, co jem w ciągu 3 dni? Jak sobie radzisz w sytuacjach stresowych? Przed dietą to zazwyczaj to było raczej zajadanie. Szły batoniki, czekolady. Ja również mam tak samo. Jak jestem w pracy i czuję taką mocną na siebie presję czasu, że już czuję, że no nie wyrabiam się, to muszę zjeść jednego wafelka, bo tyle jakoś mi to lżej jest. Chciałabym, żebyś tak bardzo do siebie podeszła z łagodnością, ponieważ zachowania żywieniowe są nawykami, które utrwalają się latami, ale trenowaniem silnej woli jest tak jak trenowaniem mięśni, Krzysiu coś o ten temat wie, że im więcej tą silną wolę będziemy trenować, tym będzie łatwiej. 23-latka otrzymała garść praktycznych porad, jak poradzić sobie z problemami. W tej rozmowie jestem zdecydowanie dużo bardziej nastawiona na tą pozytywną wersję. Dziś po prostu te obawy wewnątrz mnie, że nie dam sobie rady po programie, stały się zdecydowanie mniejsze. W ogóle ciekawi mnie bardzo, co się stało z Karoliną po programie. Jak ona teraz wygląda? Czy schudła i tak dalej? Może ktoś z was zna Karolinę prywatnie? Napiszcie mi, co jest z nią. Będzie dobrze. No, w tym kierunku idźmy. Cieszę się, że Karolina w końcu się otworzyła. Wiem, że sporo ją to kosztowało. Liczę, że wszystkie rady weźmie sobie do serca, będzie jeszcze mocniej pracowała, bo to dziewczyna, w której drzemie ogromny potencjał. Dziękuję wam bardzo za Dziękuję. Bardzo przyjemne spotkanie. Karolina, Dziękuję. Trzymam za ciebie kciuki. Jak już zaczęłaś, to dasz radę. Wierzysz w siebie? Pewnie wierzę. Karolina, która ma na koncie już ponad 50 nieudanych diet, została otoczona opieką specjalistów. Czy dzięki temu uda jej się kontynuować życiową rewolucję w zdrowy sposób? Tymczasem u Julii, która schudła już 16 kg, równie przełomowe wydarzenia. Młoda mama ma przed sobą kolejną randkę z nowo poznanym chłopakiem. Kto to idzie? Otwarte! Kto tam idzie? Cześć! Cześć! A ty to taka nieogarnięta? Jestem taka wykąpana i to tyle.
No to dawaj, Julka, no bo ty masz ile? Kurczę, godzinę do tego, do wyjścia. Czym idziesz? Ty mi powiesz najlepiej, bo ja nie wiem. Mam taką. No, pokaż się. Do babci na urodziny? Absolutnie nie, już na ciebie, to wiesz. Nie, to do sklepu, jak będziesz szła, wiesz, na zakupy. Po jarmuż. Teraz mam taką sukienkę, ale ona jest taka troszkę już przydurzała. Kurczę, najlepiej, żebyś miała coś, wiesz, takiego. Trochę schudłaś, fajnie by było, wiesz, pokazać troszeczkę ciała. Co mam jeszcze taką. Ona jest też za długa. Niekoniecznie na randkę. Masz coś krótkiego? Patrz, mam taką. To wygląda w ogóle jak piżama, a nie coś, co można by było ubrać na randkę. Kiedyś, jak ja miałam założyć sukienkę czy spódniczkę, to o matko, byle nie to. Ja nie mogę i chyba mi jej też kiedyś pożyczysz. Super. Ale chyba musisz zgrubować. Nie, dziękuję. Teraz nawet idąc do sklepu, to nie patrzę na jakieś bluzy czy tam dresy, tylko no, sukienki, torebeczki, tak teraz trochę, bardziej kobieco. By the way, w zeszłym tygodniu Julia właśnie miała ślub i się ożeniła, więc fajnie, gratulacje dla niej, mam nadzieję, że to będzie jej jedyny ślub, jedyne wesele w jej życiu. O kurcze, wow. Rewelacja. A nie za krótka? Nie. I wiesz o tym, że to jest rozmiar XL? Już nie 2XL. Brawo. Ładnie, to... i tu już wyglądam. Tu! Dzieci zawsze powiedzą prawdę. Nigdy nie kłamią. Co myślą, to mówią. Na krótka. Także lżejsza o 35 kg Daria odcina pierwsze kupony od swojego sukcesu. No Daria jest mega chuda, mega schudła i ta różnica między Darią, która była w pierwszym odcinku i Darią, która jest w szóstym odcinku, jest mega. I również brawa, brawa dla niej. O, jak ty fajnie wyglądasz! No, laska z ciebie, wiesz? Czy pamiętasz mnie kiedyś w takiej figurze? Nie. Tyle to ostatni raz ważyłam. W gimnazjum? Jeszcze nie do końca ogarniam w ogóle, w co się mieszka. Wcześniej taksówkarka unikała luster, a zakupy odzieżowe traktowała jak przykrą konieczność. Spodnie różowe? Ulala. Może chcesz spróbować, przymierzyć? Myślę, że ten rozmiar to jeszcze nie na moją palecie. Tak, może sprawdzisz, nie? Myślisz? No? 38. Nie ma opcji, że ja wlezę w 38. No, co ty? Możesz spróbować je przymierzyć. Nie no, ale na bank nie wejdę. O? Chłodna, ale nie no, jeszcze nie jestem taka chuda na bank. Wiesz? O. Jeszcze nie, ale zawsze możesz sobie kupić mniejszą rzecz. I którą zostawię sobie w szafie, a później będziesz cały czas miała motywację, żeby chudnąć i żeby kiedyś w jeden dzień tą rzecz ubrać właśnie. O, patrz, to jest takie. To jest XL. Ale jest luźna, o co ci chodzi? Zawsze może być luźniejsza bluzka. Moje ciało poszło do przodu, jest okej, okay, ale moja głowa jeszcze została z tyłu. No właśnie, zauważyłam, jak nie chcesz przymierzać, nawet nie chcesz próbować. No bo jakoś, wiesz. No ale czemu, no próbuj. Wiesz, jak to u mnie zawsze było? Po prostu wybierałam sklepy takie, jakieś sieciówki, gdzie po prostu wiedziałam, są jakieś ubrania plus size i tylko na te działy głównie chodziłam, bo po co patrzeć na coś, w co się nie wejdzie. Czaj to. Dziś Daria zamiast rozmiaru 48 wybiera 42 i może śmiało buszować po sklepach. Julia, która w pasie i biodrach straciła już łącznie 26 cm, również widzi w sobie wiele pozytywnych zmian. Ja ci powiem, że od pewnego czasu to ja się tak lubię pomalować. Nawet sama dla siebie. No i o to chodzi. Nawet na jakieś wyjście do sklepu czasami się maluję, co w ogóle jest bez sensu, no ale czasami mam taki dzień, że chcę ładnie wyglądać. Chodziłam nawet siedziała tylko w domu. Pręć, mamo, nie... No co ty to robisz? Nie w tą stronę. Ja nie mogę. Co to jest? No i gitara. Pa! Uważajcie na siebie. Dobrze. Pa! Okej, pa! Agata zgłosiła się do programu tuż przed 40 urodzinami i marzyła o tym, by odzyskać zagubioną pewność siebie. Co może tu?
A Agata, to mi się wydaje, że najbardziej schudła z tej całej piątki. Naprawdę, ona teraz już wygląda tak, że już nie potrzebuje tego programu. Ona by już na tym odcinku właśnie szóstym mogłaby kończyć ten program, bo wygląda idealnie. Nie? Mam to tam. Jak czuje się lżejsza o 26 kilo? Nie mam kompleksów już jako takich, jak miałam kiedyś, że gdzieś tam jak ktoś na mnie spojrzał, o kuźwa, na pewno mi gdzieś coś wychodzi, albo wyglądam źle, albo coś tam. I nie mam czegoś takiego w ogóle. Teraz jej facet by mógł iść do nowego sezonu kanapowców. Albo mógłby razem z nią być na diecie. Co? Jest tu przy brzegu. Odpalisz to w ogóle? Widzisz, super wyglądałem. Ja no, chciałbyś z przodu też. Też cię pomasować. Chyba posmarować, to już się sama umie. Posmarować, jak bawię. Nie przy ludziach. Dzisiaj potem wieczorem co robimy? Jakiś trening robimy? Nie, dzisiaj wieczorem możesz właśnie posmarować mnie z przodu. Zawsze. No. A ile to się człowiek naprosić musiał, żeby w końcu się udało, co? No i się udało. No. A ile teraz musi się nagodać? Za ciężko, nie dam rady, nie umiem, za ciężko. Już? Zatkaj się. Za dużo godasz. Żeby nie marudzić. Ale nawet tak jak schudła Agata, to mi się wydaje, że nie ma już takiego w sobie złego nastroju cały czas. Bo kiedyś, pamiętamy, jak wracała do domu, o wszystko się denerwowała, na męża wyzywała, bo o byle co. Ona i tam jej powiedział coś, cześć, jak tam coś tam, cześć, źle jest coś. A teraz jest uśmiechnięta, jest wesoła. Od razu fajnie się ogląda to. Osiągnęłam już jakiś sukces. Myślę, że dla mnie to już jest cel osiągnięty, jeżeli chodzi o wagę. Wiesz, to są luzy. Nawet jak będę wiesz 10 kilo większa, też wlezę. Ale widać, że jest to trochę za luźne na ciebie. Mimo wszystko. No. Wow. No. To ładne, no. A jaki rozmiar? A to chyba L-ka jest. L-ka? No. Nie wiem, nie poznaję tej baby. Super, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Hej! Bardzo pięknie wyglądasz. Dziękuję. I właśnie nie jestem pełny, ale mi się wydaje, że właśnie z tym to facetem ona chyba teraz bierze ślub. Ale no, do końca nie pamiętam, bo oglądałem to wczoraj i tak nie przeglądałem się do tego faceta, ale to chyba właśnie jest on. Patrz, z tyłu, widzisz jak ładnie, króciutko, pięknie. Przepięknie. Mówię takie jeszcze. Idziemy? Idziemy. My z Bartkiem poznamy. Ale mi się wydaje, że na miejscu chłopaka to by taki trochę bym czuł cringe, że moja randka jest nagrywana na kamerę i cała Polska ogląda, ja teraz się spotykam z jakąś laską. Chyba bym nie chciał. Znaliśmy się w internecie. On napisał, że chce się spotkać, ale wydaje mi się, że to ja urokiem osobistym go zaczarowałam. Więc można powiedzieć, że to ja wyrwałam jego. Nie, tak naprawdę ten gość po prostu chciał być popularny i być w telewizji. Tylko dlatego chyba. Julia wybrała także miejsce spotkania. Dwudziestolatka, której niedawno przy wchodzeniu na trzecie piętro brakowało tchu, tym razem postawiła na aktywność. Boże, ja mieszkam na czwartym piętrze i mi brakuje tchu za każdym razem, jak ja idę do góry. Więc ona nie ma co w ogóle do gadania. A najgorsze jest to, jak ja sobie zrobię zakupy, bo zakupy robimy z liczną raz w tygodniu i mamy tam, nie wiem, 6-8 siatek. Boże, ja wtedy już naprawdę żałuję, że ja mieszkam na czwartym piętrze. Ale się cieszę, że nie mieszkam wyżej. Twój kopciuszek. Taksówkarce spod Gliwic od dawna brakowało komplementów ze strony partnera. Jak będzie dzisiaj? Hejo. Co tam? Wróciłam z zakupów. Kupiłam parę rzeczy. O. Nowych, do ubrania. A z jakiej to okazji? No wiesz, no wszystko już na mnie wisi w szafie, nie? Więc... Przymierz. No co tam u Sary? O, wszystko dobrze. Okej, mam pierwszą pozycję. O. Co myślisz? Jakiś kolor wybrała? No. Taki oczy. Obróć się. Ślicznie.
pięknie tyłek ci się mieści. A bieliznę też do tego kupiłaś? Niestety jeszcze nie. Jeszcze nie. To mam jeszcze coś lepszego. Halo. Co powiesz na to? Za nie mówiłem. A teraz to ja z tobą mogę iść na spacer. Trzeba kroki zrobić. Jakoś się prezentujesz. Gdyby nie te twoje kroki, to byśmy to inaczej spalili. No, chodź, pokaż mi się tu. Teraz i do tańca można. No. Ślicznie. Nic ci nie jest? Stop, stop, gościu, przecież to prawie ty się zabiłeś na tych wrotkach, a nie ona. Więc to ona miała się ciebie zapytać, czy wszystko jest okej, czy żyjesz. No dobrze, powiedz mi tylko, jak się tym skręca. To najpierw musisz wystawić prawą rękę, że skręcasz w prawo, żeby każdy wiedział. No i później starasz się nogami obrócić się w prawą stronę. Są akrobacki. O k***. Ja już nie chcę z tobą jeździć. Zostawię Jak tak sobie przypomnę, wyjścia ze znajomymi to było w stylu siedzimy i nic nie robimy. Teraz uważam, że to jest nudne. Teraz wyjście ze znajomymi wygląda tak, że my wychodzimy, chodzimy, ale nadal nic nie robimy. Nudne, bo ile można siedzieć? Zarobiście, musimy przychodzić, mi się to podoba. Oczywiście, przy okazji nauczyłbym się jeździć. Chodź, dawaj. Przepraszam. Słodko. Zawsze myślałam, że tak, że ja się będę czuła kobieco ważąc te, nie wiem, 50-60 kilo, a teraz uważam, że no, tak nie jest, że można też się czuć kobieco ważąc troszkę więcej. Idziemy jeszcze pojeździć? Oczywiście. No to zapraszam. Wielka życiowa rewolucja, jakiej na początku swojej drogi pragnęły kanapowczynie, to nie tylko lepszy wygląd, ale też zdrowie, sprawność fizyczna i aktywny styl życia. Dobra, bo tu już minęło 16 minut odcinka, a nie ma żadnych zadań. Ja chcę zobaczyć, jakie zadania będą od trenera, bo na razie tylko oglądamy, jak dziewczyny się bawią. Póki co wygląda na to, że zadowolone z odbicia w lustrze Ślązaczki osiadły na laurach, a to prosty sposób na efekt jojo i zmarnowanie miesięcy ciężkiej pracy. Dziewczyny się zmieniły na każdej płaszczyźnie, mamy sukces. Natomiast poza pracą, jaką dziewczyny wykonały przez te pół roku, to przed nimi jeszcze wisienka na torcie, ten creme de la creme, czyli nasze finałowe, finalne zadanie, które moim zdaniem jest, tak jak sama nazwa wskazuje, ekstremalnie trudne, bo to będzie ekstremalny bieg z przeszkodami. Przestań, Krzychu, to już, jak wiemy, w drugim sezonie będzie naprawdę ekstremalne zadanie, bo wejście na górę Etne to dopiero... No mi się wydaje, że ja bym dalej nie do rady bym tam wejść, a co dopiero dziewczyny. Chodzi o to, żeby stanąć na starcie i dobiec do mety. Dobry. Dobry. Znajdujemy się w klubie fitness, to chyba wiecie. Będziemy dzisiaj trenować ciężko, czasu jest coraz mniej. Dzisiaj sprawdzimy, czy jesteśmy w lesie, czy zrobiliśmy krok w przód. I bierzemy się do roboty. Tak naprawdę nie ma co tutaj owijać bawełnę. Jak widzicie, przygotowałem wam kilka obwodów. Każda z... A gdzie jest Karolina? Czy Karolina już w ogóle nie bierze żadnego udziału w programie? Bo nie widzę jej tutaj. No, na pewno wiemy, że ona nie weźmie udziału w tym triatlonie, tym biegu, tak? No to wiadomo. No ale ćwiczyć chyba może jakieś tam, nie wiem, chodzenie i tak dalej. No żeby nie skakała, biegała i tak dalej. No ale chodzić może na przykład na bieżni. Jak najbardziej. Każda z was ma finał, każda z was ma bieg, każda z was ma osiągnąć cele i z każdą z was pracuje tak samo. Jedziemy. Julka, zapraszam. Na brzuszek, hop, Daria, ciach. Na brzuszek, Aga, hop, Agata, ciach. Jedziemy dzisiaj naprawdę ognie w szopie. No to ciach, lecimy. Pracujemy. Duże koła, Julia. Na sali brakuje Karoliny, która dotąd schudła zbyt mało, żeby dostać od lekarza zgodę na ćwiczenia. Nie, no mi się wydaje, że właśnie takie lekkie ćwiczenia to ona może robić. Ona by nie mogła robić ćwiczeń na przykład z hantelami i tak dalej, przysiadu z hantelą albo ze sztangą. Takie rzeczy nie może robić, no ale tutaj takie rozciągania i tak dalej, to jak najbardziej mi się wydaje, że skazane jest dla niej. Chociaż mogę się mylić. Ciach, przechodzimy. Jedziemy, jedziemy, trzymamy tempo. I pach, lecimy. U trenera to nie jest tak, że teraz się pójdziemy i podźwigamy troszeczkę hankelki albo coś, nie? No tam był normalnie palnik, nie?
Na plecki. Wąskie łokcie, Agata. 10 zł. Ja nie umiem tych pompek w ogóle. Szerzej nóżki, nie dłuższy, tylko szerszy. I nie dawaj stopy za stopę. Śmiało. Nie uderzaj kolanem. Tylko dolni pośladka. Jak kciuk miał być ustawiony? Wyprostuj się, Aga. Tak, to są takie fundamenty, które muszą być do poprawy. Musicie, kurde, słyszeć, a nie słuchać i widzieć, a nie patrzeć. Bo ja czasem wam mówię, tłumaczę, powtarzam, a za chwilę widzę, jest drugi, trzeci, piąty i dziesiąty raz ten sam, kurde, błąd. Pewne rzeczy widzę i muszę te tematy poruszyć. Jak trener nam zwraca uwagę, to czuję taki respekt. On też... I sobie oglądasz seriale. Czemu nie? Wtedy się nie spłocisz i nie będziesz zmęczony. Chyba, że zmęczysz się tym, że będziesz leżał. Tym też się można zmęczyć, bo nieraz przed tym, jak nagrywałem filmiki, bo teraz jak mam wolne od pracy, to nagrywam filmiki dla was, nie? Więc nie mam tak, powiedzmy, wolnego czasu. A kiedyś jak nie nagrywałem filmików, to ja sobie mogłem potrafić cały dzień leżeć na kanapie i nic nie robić. I naprawdę wieczorem jak wstawałem, to plecy mnie tak bolały, że ja już nic nie chciałem. Byłem bardziej zmęczony od tego, że leżałem, niż że chodzę do pracy. Pewnie. Słucham, to jest odpowiedni moment. Co się z wami dzieje? Co jest nie tak? Chcę usłyszeć od was. Dla mnie chodzenie na siłownię to jest ogromny stres i tyle. I na razie tego nie pokonałam. A co jest takiego stresującego? Tam jest bardzo duży natłok ludzi i stresują mi ci ludzie po prostu obok. Jeżeli cię stresują ludzie obok, które są na siłowni, to zawsze możesz sobie iść do studio personalnego, gdzie tam jest tylko trener, więc nikogo nie ma. I nikt na ciebie wtedy nie będzie płacił. Wiadomo, wtedy to kosztuje drożej, no ale albo idziesz na siłownię i masz w dupie wszystkich ludzi, albo płacisz pieniądze za to, że boisz się ludzi. Mnie to w ogóle krępuje. Ja na siłowni się boję te hankle dźwigać, bo ja się boję, że sobie mój pysk obczaskam i że je puszczę i jedynki zgubię. Ale z drugiej strony trochę ją rozumiem, ponieważ pierwsze moje razy, jak byłem na siłowni, to też tak się wstydziłem trochę podejść, zapytać, czy mogę teraz ja to wziąć, czy to jest zajęte, tak dalej. Ale później tak 4-5 razy szedłem, to już później miałem w dupie i w ogóle nie patrzyłem, nie zwracałem uwagi na to, czy ktoś na mnie patrzy, czy nie patrzy. Coś tak jakby jeszcze coś więcej bym chciała, coś już innego, coś więcej. Z jednej strony jest to fajne, że człowiek przychodzi na siłownię i wie, co ma robić, z drugiej strony jest to po prostu nudne. No po prostu przychodzę i robię to zadaniowo. Ale mi się wydaje, że na pewno są dużo lepsze ćwiczenia, które mogłyby mi się bardziej spodobać. No bo siłownia nie jest niczym jakimś porywającym, no umówmy się, nie? To jest narzędzie, które jest konieczne. Musi być trening siłowy, bo trening siłowy jest elementem każdej aktywności fizycznej. Jak nie będziecie robiły siłowni, no to nie wzmocnimy was w ogóle tak naprawdę, nie? I ja mam takie wrażenie, może to jest u was podświadomie, że wy jednak troszeczkę zaczynacie wyhamowywać, nie? W tym momencie musi się pokazać systematyczność, musi się pokazać rutyna, musi się pokazać zaangażowanie i po prostu najzwyklejsza taka trudna, ciężka praca. Trzeba po prostu spakować torbę, iść na trening, zrobić robotę i nie marudzić. Bez ciężkiej pracy nie będzie efektów. Ja bym już mogła na tą chwilę nie schudnąć więcej. I mój mąż mi też cały czas gada, że już starczy. Ja bym nie musiała mieć rozmiaru 36, bo go nigdy nie miałam, a mam już 38, no. 20 lat tak nie wyglądałam i ja jestem zadowolona i mój mąż jest zadowolony. Wynik obecnie przekroczył założenia, jakie zakładałam na ten program, bo nie zakładałam, że uda mi się taki zrobić po prostu wynik. No okej, wiadomo, zrobiłaś swój cel, który chciałaś, ale zawsze można więcej. Nie znaczy, że jeżeli masz zrobiłaś to, co chcesz, że nie możesz dalej iść. Zawsze można dalej iść. Zawsze można lepiej wyglądać. Zmiany, które w was mają zajść, to nie są tylko zmiany sylwetkowe. Że wy już w tym momencie jesteście zadowolone, bo schudłam 15-20 kg. To jest najmniej ważne. Ta motywacja, mam wrażenie, że kurde, nie idzie ku górze na ten moment, nie? To nie jest tylko siłownia i dieta, ale też życie codzienne i to nie jest tak łatwo, bo my jesteśmy kobietami i nie mamy zupełnie tak samo jak faceci, bo sorry, ale faceci mieli łatwiej. I to jest bardzo dobrze, bo nikt za was roboty nie robi. I im trudniej będzie teraz w programie, im będzie wam gorzej, to tym łatwiej będzie wam to przełamywać, jak mnie już nie będzie. No ale też mają rację, bo ponieważ one jeszcze mają swoją robotę w pracy, mają robotę w domu, mają dzieci do wychowania i tak dalej. To ja ich też rozumiem. To nie jest tak, że tak jak Krzychu, on nie ma żadnej pracy, on tylko chodzi na siłownię i na przykład
tak jak tutaj widzimy, nagrywa odcinki na telewizję. Więc to też jest różnica. Ja na przykład kiedyś się zwolnię z swojej pracy, będę nagrywał tylko filmiki na YouTube, to wiadomo, że będę miał więcej czasu, to ja też zacznę sobie chodzić na siłownię. Ale teraz nie mam kiedy nawet chodzić na siłownię, ponieważ w pracy jestem po 12 godzin czasami i jestem aż zmęczony, żeby iść na siłownię, mi się nie chce. Wy jesteście dorosłe, silne, kurde kobiety ze Śląska. Proszę was, nie spoczywajcie na laurach. Chciałbym, żeby one rzuciły kolejny bieg, żeby przyspieszyły. Im bliżej naszego finałowego zadania, tym będę oczekiwał od nich więcej. Koniec tego gadania, spadamy. To jeżeli tak naprawdę człowiek sobie uważa, że to jest super łatwe, no to niech spróbuje sam, to się przekona, bo ja z czegoś muszę żyć i to jest dla mnie najważniejsze. Jest ciężko, bo mamy być żonami, matkami, zawodowo czynne i fitnessiary. I to ale jest jakby ciężko. Było zbyt łatwo, Agnieszka, to byśmy tak się szybciej poddały. Dlatego żadna kobieta nigdy nie może dać się zdeptać i nie wierzyć w swoje możliwości, bo kobiety mają wszystko. Dokładnie. Jak chcą, nawet z zapałkami w oczach. Choć kanapowczynie zapracowały na radość z pierwszych efektów swojej przemiany, to kluczem do trwałego sukcesu będzie polubienie się z aktywnością fizyczną. W tym czasie Karolina daje diecie kolejną szansę. Trener wie, że bez wsparcia bliskich 23-letnia singielka może nie podołać wyzwaniu i poprosił jej mamę o większe zaangażowanie w przemianę córki. Jak ci ostatnio smakują te potrawy z diety? Nie smakują za bardzo, nie wchodzą. To może dzisiaj zrobimy to po mojemu, co? Jasne. To teraz musimy sobie naszykować patelnię, naszykuj. Dziś w menu lasagna z cukinii. Dobrze. Pominiemy najwyżej. A ja będę potrzebowała 125 gram. A te gramatury jeszcze się nie nauczyłaś na pamięć? Teraz w miarę gotowałam, tylko że rzadko z wagą. Bo to są te przepisy, żeby się ich Karolina trzymać, tak? To jest ważne. Teraz. Czy można taką kiełbasę w diecie wykorzystywać? Nie lepiej by było na przykład było z kurczaka? Zrobisz tą lasagne? Żeby te kostki Karolina były takie dość równe. Jaja sobie robisz? No nie, no ale żeby to estetycznie wyglądało, wtedy też lepiej smakuje. Dobrze. Jak smażysz cebulkę, nie może dać za dużego ognia, bo zaraz ci się spali, a nie puści ani soku. Wtedy nie ma smaku, nie? Ona jest spalona po prostu, jest gorzka. Mięsko też musisz zawsze rozdrobnić, bo jak tak wrzucisz i zostawisz, to będziesz miała taką kulę. No wiesz, jakie mięso. Fru? To zaraz właśnie nie smakuje, bo to nie puści ci w ogóle soku. No i taki mały ogień i to się może tak delikatnie smażyć. Jak mi się chce, to gdzieś tam ta cierpliwość się pojawia, ale ile razy jest tak, że trzeba zrobić, a się nie chce, to byle zrobić, nie? Nie ma się co, wiesz, od razu uprzedzać i robić to byle jak, no bo wtedy to no, są efekty takie, jakie są, tak? W sumie wśród wszystkich kobiet Karolina powinna mieć najlżej, ponieważ ona nie ma dzieci, ona nie ma faceta, ona ma tylko pracę, gdzie pracuje, no powiedzmy, że mi się wydaje, że 8 godzin, tak? Bo pracuję na targu, czyli tam powiedzmy od godziny, nie wiem, 7 do 15 max. Później przyjdzie do domu, 16 godzina jest. I mi się wydaje, że powinna mieć czas na to, żeby sobie ugotować jeść samej. Po prostu nie smakuje ci. Próbuj. Czemu twoje jest lepsze? Nie wiem. Nie, no to są jaja. Wystawiamy, tak? Okej. Okay. I przykrywamy cukinią znowu, nie? Tak. Podczas gotowania z mamą na pewno upewniałam się, że czyjeś smakuje lepiej. Ale pachnie. Patrząc na tą rodzinę, to mi się wydaje, że to jest nie tylko wina Karoliny, ale wina tej matki. Bo zobaczcie na jej brata. Przecież on też będzie w przyszłości, on już ma problemy z otyłością, a w przyszłości jeszcze będzie miał większe. I to mi się wydaje, że jest tylko i wyłącznie problem mamy, która cały czas nie widzi to, że jej dzieci mają problem. Tymczasem Agnieszka i jej mąż, którzy od 4 lat bezskutecznie starają się o dziecko, wybrali się do lekarza, by dowiedzieć się, jak obecnie wyglądają ich szanse na powiększenie rodziny. Witam, to jest mąż. Zapraszam, proszę bardzo, usiądźcie sobie. Czy dalej planujecie zajście w ciążę i... Tak. Nie, my po prostu przyjdźmy do pana, ponieważ dawno pana nie widzieliśmy. O żadnych dzieciach w ogóle nie ma mowy.
Oczywiście. Okej. Pewnie, najlepiej bliźniaki od razu. W 7 latach związku to od razu bliźniaki. Myślę, że to już jest ten moment, Agnieszka, że możemy zacząć starania, bo wagę już widzę, że masz super. Im niższe BMI, tym większe szanse zajście w ciąży. No że to będzie bezpieczne po prostu. No to bardzo się cieszymy, nie? Oczywiście. Co ty, Michał, w szoku jesteś, no. Że trzeba działać spokojnie. Okej. Ta wiadomość spadła mi jak grom z jasnego nieba. Myślę, że będziemy działać, no. Wiem, że palisz papieroski. Paczkę na 2 dni. To bardzo zmniejsza żywotność plemników. Paczkę na 2 dni to jeszcze jest bardzo mało. U mnie w pracy jak palą, to niektórzy w ogóle paczkę dziennie, a nawet jedna kobieta to pali 1,5 paczki dziennie, więc jedna paczka na 2 dni to jest mega, mega mało. Ale ogólne twoje zdrowie też jest bardzo ważne. Stąd mówimy o twoich tych nawykach, czyli papieroski, alkohol, dieta, waga, okej? To też jest bardzo, bardzo ważne. Ja nie mówię, ja też przed programem lubiłam się napić, poimprezować i wszystko, ale na przykład jak teraz przychodzę po treningach i on ze spiwkiem siedzi przed telewizorem, to mnie szlak po prostu trafia. No. Więc dla mnie byłby największy sukces, tak, teraz było moje zdrowie, dzidziuś i żeby mój chłop się też ogarnął, nie? Bo... No lubię piwo. No. Też musisz odpowiedzieć. No to teraz musisz zrobić tak, żebyś nie lubił piwa, ponieważ albo piwo, albo dzieci. Los w twoich rękach. Powinni się odżywiać, okej? Okay? Czyli podstawą u ciebie są to, co Agnieszka robi, czyli owoce, warzywa, zdrowe tłuszcze, zdrowy nabiał, okej? Okay? Przechodzisz ze mną na dietę, więc nie możesz pić alkoholu żadnego. Jak ja dałam radę przez tyle tygodni, to ty też dasz radę. On teraz powie, że on już nie chce żadnych dzieci, on woli pić piwa cały czas. No damy radę, no. Nie będziesz pił piwa teraz? Nie. Nie ma innego wyboru, no. Nie ma innego wyboru, dokładnie. Jak Bóg da i stary się dobrze spisze, to będzie dzidziuś. I będziemy działać. Tak jest, działamy. Gimnastykę. Intensywną, nie? Takie będzie. Powodzenia wam życzę. Super, bardzo dzięki również. Dziękuję, do widzenia. Trzymaj się. Minęły 2 tygodnie od ostatniego spotkania i Krzysztof Ferenc wysłał kanapowczyniom tajemnicze zaproszenie. Tym razem obowiązujący strój to nie dresy, tylko wieczorowe sukienki. Zamiast siłowni – dyskoteka. Czułam się jakby na wybiegu modelek. Każda z nas była wtedy przepiękna. Chociaż my ogólnie jesteśmy piękne, no ale wtedy to już przegięłyśmy po prostu, no. To było tak piękne, że aż niemożliwe. Ula la la la, jakie gwiazdy! Kanapeczki! Cześć! O proszę, jakie przywitanie! Cześć! Cześć, dobry wieczór! Dobry wieczór! Cześć, Agat! Ale wyglądacie, poczekajcie, przyjrzę się jeszcze. 5 milionów dolarów. Natomiast od początku programu powtarzam wam o tym, że nie chodzi tylko o wygląd. W procesie odchudzania są pewne rzeczy, które czasem trzeba zaakceptować, a wy, co po niektóre w dalszym ciągu jeszcze nie do końca lubicie aktywność fizyczną. Chciałbym, żeby każda z was w przyszłości, tej bliższej lub dalszej, znalazła taką formę ruchu dla siebie, którą polubi, zaakceptuje, pokocha, tak? I dzisiaj spotkaliśmy się tutaj po to, żebyście się poruszały w trochę innej formie. Ja kompletnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. Kto lubi tańczyć? Ja. My uwielbiamy parkiety, no. Taniec jest też absolutnie fenomenalną formą ruchu. I nie musi to być siłownia, a jest to doskonałe cardio. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Wchodzimy, nie? Ale już się tak będziemy stać i gadać. Dobra, idziemy, chodźcie. To dawaj. Trener by nie był trenerem, jakby nie miał dla was kilku niespodzianek dzisiaj, tak? Muszę tylko po kogoś skoczyć i zaraz do was wracam, ale wy się nie ruszacie, dobra? Dobrze. Okay? Za momencik jestem. Uuu, ja nie rozdzielę, to są moje klimaty. Co tu teraz ciekawe może być, po kogo on poszedł? Nie mam w ogóle pojęcia, nie mam nic na myśli, nie wiem, zaraz zobaczymy. Ja mam totalnie w tyłku. Czy są ludzie, czy nie, my idziemy się bawić. Tyle pracowałyśmy nad tym, żeby wyglądać i czuć się tak, jak wyglądamy i się czujemy, więc trzeba było pokręcić tymi tyłkami, nie?
pół roku temu na pewno więcej czasu bym spędziła na kanapie z drinkiem. Kiedy? Jej facet, kiedy to teraz ogląda razem z nią w łóżku, mówi: no, tak. Dziś całonocna impreza oznaczała obowiązkowe kolorowe drinki. Dziś w szklankach jedynie świeżo wyciskany koktajl. To była pierwsza impreza po pół roku, kiedy nie było alkoholu. Nie mówię, że było źle. Poszedł. Myślę, że on trochę sprawdzał naszą aktywność fizyczną. No, sportowo na nas patrzył wtedy. No tak naprawdę, on tam stał tylko po to, żeby szukać kolejnych dziewczyn na kanapowczynie drugiego sezonu. Tylko po to. Te moje dziewczyny, które miały kilkadziesiąt kilogramów nadwagi, każda, tak naprawdę tylko dlatego, że było gorąco, to się spociły, a nie miały zadyszki, nic nie bolało, nic nie strzykało. Miałam nadzieję, że mój partner da radę. Się modliłam, że go po prostu nie zajechać, nie? I żeby ta noc się nie kończyła, no. One na tym parku. No trenerze, powiem ci, że jak się napatrzałam na ten twój tyłek, tak teraz mnie go uderzyć, to było coś patrz, pięknego. Pół roku minęło, a ty ma dalej na dalej tak. Wszystko to się zmieniło, ale trenera na pierwszy trenera będzie mi się śniła do końca życia. Potańczone? Tak. Zadowolone? Tak. To teraz wszyscy na siłownię, bo nie ma czasu, że się opierdalać. Jak się bawiłyście? I nie poszły treningi w las w takim razie? Ewidentnie. No raczej nie. To, co się wydarzyło, to jest najlepszy dowód na to, że każdy ruch jest dobry. Na pewno sobie każda z was coś w najbliższej przyszłości znajdzie. Coś, ja już się zapisałam. Na co? Taniec. Coś pięknego. Dziękujemy, że nas zabrałeś. No, cieszę się, ja też się cieszę. Zadowolone? Tak. Zadowolone, zmykamy. A kiedy idziemy kolejny raz? Pójdziemy na grube balety, nawet takie całonocne, pod warunkiem, że wam dobrze pójdzie na biegu. Ale obiecuję, trener. Słowo harcerza. Na mały paluszek. To na mały. Ja go dopilnuję. On musi słowa dotrzymać. Do domu! Jedziemy, dziewczyny! Ślązaczki to teraz wulkany energii i już nie takie do końca kanapowczynie. Oby ten entuzjazm udzielił im się także podczas finałowego biegu. Kilka dni później trener zaprosił Karolinę na indywidualną kontrolę lekarską. Czy wizyta u psychodietetyka i wsparcie bliskich przyniosły efekty? Kanapowczynie ze Śląska od poczeka. Cześć, Krzysiu. Dobrze, to chodź sobie w takim razie Karolina tutaj, na naszą wagę. Caroline, mam nadzieję, że tam wiesz. Parę kilogramów uciekło. Też mam taką nadzieję. Okej. Nie no, schudła, na pewno schudła, ale nie wiem ile, ale widać, że jest mniejszą dziewczyną teraz. I chwyćcie teraz sobie mamy kawałek chwytów. 10 sekund. Ostatnio mieliśmy 130,7, teraz masz 125,4, 5,30 kg zgubiłaś na przestrzeni miesiąca. Brawo! Super! No, gratuluję, się. Dziękuję! Super, no, super. Dobra. Czyli od samego początku już mamy jakieś 27 kilo. Zaczynamy się rozkręcać chyba dopiero, Karolina, co? Super! Humor mi się poprawił i po prostu ta satysfakcja jest w stanie wynagrodzić wszystko. Ja myślę, że jeżeli chcemy podkręcić tobie rzeczywiście to odchudzanie, chcemy, żeby uciekło kolejne 5, 10, 15, 20, a może i 30 kilogramów, przydałoby się, to trzeba tobie już wdrożyć aktywność fizyczną. Ważne pytanie, czy dopuszczamy Karolinę do aktywności fizycznej? Mi się wydaje, że dopuszczą ją do aktywności fizycznej, ale na pewno nie weźmie udziału w biegu, to jestem przekonany.
jest gotowa mentalnie, psychicznie, ma motywację i kondycyjnie też jest lepsza i ma warunki, także jak najbardziej tak. Super, nie mogłam się doczekać. Dziękuję. Jeżeli rzeczywiście ruszysz te mięśnie, których jest naprawdę dużo, będzie inne spalanie, trochę inny też metabolizm, schudniesz, Karolina, raz, dwa, zobacz. Nie, no musi ruszyć, nie ma innej opcji. Musi, okej, daj jest. Nie wiem tak naprawdę, kto dzisiaj był bardziej zdenerwowany, czy ja, czy ty. Natomiast, kurde, dobra robota, Hosina. No, dziękuję. Naprawdę, misiak się należy i teraz podkręcamy tempo, to jest kolejny bieg. Chudniemy, Karlen, chudniemy, bo czas ucieka. Jasne. To dziękuję ślicznie, doktorze. Dobra, Karolina, nie dajcie. To sam, super. Jasne. Dzięki. Kamień z serduchami spadł. Okej, działasz, dałaś radę to zrzucić, teraz zaczynasz ćwiczeniami i też dasz radę. Panuje takie przekonanie, że osoby, które tyle ważą, będą miały jeszcze bardziej spektakularny efekt niż ci, którzy ważą mniej. Z mojego doświadczenia niekoniecznie tak jest, ponieważ mając tak dużą wagę powyżej 150 kg, te osoby po prostu nie wierzą, że cokolwiek może się zmienić. Ja ją troszeczkę przypilnuję, zmotywuję, jeszcze popracujemy nad nią razem, tak mentalnie, fizycznie. To ja śmiem twierdzić, wiadomo, że to może się wydarzyć, może nie, ale jakbyśmy taką 50 odchudzili, to by było super. Perfekcyjnie. Ale już jak popatrzysz to w procentach, to jest prawie 20% jej wyjściowej wagi. 20%. Mniej, to jest super. Dla mnie to też ważny moment. To sukces, na który Karolina mocno sobie zapracowała. I teraz jak ta zbroja, tak kawałeczek po kawałeczku zaczyna z niej, wiesz, odpadać, że tak powiem, schodzić, to ona zaczyna być uśmiechnięta. Pokazywać prawdziwe emocje, tak jest. Więc ja myślę, że teraz jak ją weźmiemy w obroty, te kilogramy zaczną. Takiej pozytywnej motywacji. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dzięki również. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No cóż, obejrzeliśmy kolejny odcinek Kanapowczyń. Mam nadzieję, że wam się również podobało, tak jak mi. Że stawicie łapkę w górę, udostępnijcie to swoim znajomym, żeby jak najwięcej osób obejrzało ten filmik i zobaczyło mój kanał. A ja dziękuję wam jeszcze raz wszystkim i widzimy się już jutro. Dzięki.